Witam was wszystkie byczki, z tej strony oczywiście Adam Clarkson, Scary Teacher, najlepszy uwodziciel drabin w wszechświecie. Lecimy na pełnej, najlepszy speedrunną wiedzę wszystkich. Pum. Dobra, będzie jakiś baseball, jakieś TV... Co ty masz ubrane na sobie, babciu? Co ty masz na sobie ubrane? Co ty, babciu, do szkoły chodzisz? W baseball grasz? Babcia go ogrywa w gry. O, zepsuł się jej pad? Zepsuł się jej pad i dostał dziadek za plutek po twarzy dostał, tak w skrócie, no. Dostał po twarzy. Dobra, ostatnim poziomem po prostu się zawiodłem, że tak długo to robiłem, więc dzisiaj atakujemy, o i mamy coś. Chciałem powiedzieć, że atakujemy Ferkę Aferkę tutaj oczywiście, ją, jej tutaj strefę mieszkań, do mieszkań. Mogę tu wszystko podnieść? To się zapowiada jak najszybszy level w moim życiu. Ty, no patrzcie, a to tam gdzie TV, to też wiem gdzie to jest. Ej, no dajcie mi tu wskoczyć, no co wy. Ty, a ja wiem tutaj też gdzie to jest. To będzie, ty, robimy speedrun. Jak szybko można przejść poziom Scary Teachera, taki wiecie, który nie jest z pierwszych tych poziomów, gdzie trzeba tylko jedną rzecz zrobić, nie? Ten pokój z TV jest gdzieś tutaj, nie? Tutaj? O, tutaj jest, nie? Tu oglądała. Ale ma tutaj wielki projektor. Ale ma tutaj projektor. Fajny. O, mamy tutaj. No mam i co? O. A co to w ogóle jest? W ogóle totalnie nie przeczytałem, co to jest. Ale użyjemy tego, zobaczymy, dobra. Bup. O, bo jest biały pilot i czarny i ona pewnie się pomyli i to pomyśli, że pilot jest do czego innego. Dobra. I mam to położyć za... jak mam to położyć? O, tak. Okej, dobra. Okej, dobra, tak, o, dobra, to mamy zrobić. I trzeba coś położyć, żeby się przewrócili, o. I to mi pewnie najwięcej czasu zajdzie teraz. O. O, tarapaty. Tarapaty, widzowie. A ja nie wiem, czy ona tam nie idzie już. Nie, chyba nie, dobra, chyba nie. Chyba jeszcze nie, jeszcze mamy czas. Jeszcze na spokojnie. Nie śpieszy się nam, drogi misie. Absolutnie nam się nie śpieszy. Halo? Lodówka? Lodówka? Halo? O! Patrzcie, widzę dosłownie babcię, ty, no patrzcie jak chodzi sobie. Czajcie to? Co się stało z tą lodówką? I teraz cała gra przez to tam nie ogarnia, co się dzieje. Ciekawe, czy mógłbym wypaść poza mapę. Ale beka, ty, lodówka się nie załadowała. Tragedia, no. Babciu, nie, to będzie spokojnie. Ciastem, bo ci, babciu, nie wychodź stamtąd. Nie wychodź z tej loży, bo cię ciastem potraktuje. Naprawdę. No i wyszłaś, no. O, bo w twarz dostała, ty! Ja miałem włosy całe. Dobra, uciekamy. Trzeba tą linkę znaleźć, po drodze, trzeba tą linkę znaleźć. Za dużo już kombinujemy tutaj. Zaraz przedobrzymy, naprawdę. Nie, nie chcę tu być, nie. Boże, drzwi mi... Wszędzie jest, jak drzwi otwieram, to jest wszędzie dźwięk w ogóle otwierania, jakbym otwierał bramę główną. I mam wrażenie, i dostałem drzwiami po prostu w twarz w ogóle. No widzicie, cały czas brzmi, jakbym bramę otwierał. A to nie jest brama. Boże, co jest w tej grze nie tak? Ewidentnie coś ostro nie tak jest w tej grze, nie? Dzisiaj. Nie wiem co, ale coś jest nie tak. Dobra. Halo? Coś? Nie ma dalej nic, halo? Linka, jakaś linka, halo, linka? Bum, gdzie jest moja linka? Otwierać, halo!
Linka! Gdzie Linka? Gdzie Linka, powtarzam? A co, najgorzej, jak ona gdzieś jest ukryta. A może w piwnicy? No bo to nie, w sumie to ja tak mówię, Linka, co? O, za mną jest! Boże, za mną jest! O Boże! Stwieraj gardę, garaż, szybko! O, bo nie wiedziałem, gdzie jest i zobaczyłem na kamerce, że jest za mną. Boże, zawał serca, moi widzowie, zawał dosłownie, dobra. Och, dobra, już jestem już po przejściach, już autentycznie, już... Boże, ten dźwięk bramy mnie zabije zaraz, ten odcinek jest jakiś przeklęty dzisiaj, naprawdę. Autentycznie przeklęty odcinek dzisiaj jest. Darbido, proszę, osłuch mi dzisiaj ten dzień, bo proszę, ja cierpię dzisiaj. Autentycznie dzisiaj cierpimy. Dzisiaj jest tylko ból i bęka, moja droga. Moja kochana Drabingo. Moja kochana... Ej. O, mam fabulous today. No, sobie co, nie, taka piękna jestem. No. Nieprawda, moja drabina jest ładniejsza. Taka jest prawda. Dobra. Co ja muszę znaleźć? Bo ja dalej nie mam pojęcia, co ja muszę znaleźć, moi drodzy. Wydaje mi się, że w każdym pokoju już chyba byłem. Oprócz... No to tędy dalej się przejść nie da niestety. Ale nie byłem tutaj chyba. No właśnie, nie byłem tutaj. Coś tutaj? Bum. Cyn. Halo? Coś tutaj? Łóżko? Tutaj coś? Dobra, podaję się. Nie wiem, wszystko, przelazłem wszystko już. Gdzie coś jest? No? Gdzie coś jest? Slip. Coś mam, przyszłam, coś wszystkiego musi być. Cooking oil, dobra, czyli olej. Olej, czyli kuchnia. Kuchnia. Czyli to będzie w kuchni, moi drodzy. Musi być w kuchni. Czy to jest ten olej? Nie. To jest sos. To jest olej? To jest cooking oil? Co to jest? Vinegar. No tutaj jest napisane, że to jest oil. Gdzie mam tego użyć? Czekoladki. A co to było? A, tu nie, no tu nic nie było, no już musisz. Ej, co mogę to kliknąć? Nie, dobra, tutaj coś, coś jakieś tutaj moje. Coś mój mózg tutaj nie ogarnia, coś ewidentnie. Już chyba, już mnie ten poziom po prostu, wiecie. Gdzie mam to wylać niby? Gdzieś tutaj? Gdzieś przed drzwiami? Gdzie ja mam to wylać? Gdzie ja mam to wylać, moi drodzy? Dobra, to chyba po prostu nie jest ten olej, który mam wziąć, tak mi się wydaje. To po prostu chyba nie jest ten olej. Masz olej, babciu. Idź spać. Uciekam stąd! Uciekam stąd! Dobra. Dobra, jest jakiś szafce ten, dobra. Nienawidzę, jak w Skeletyczerze są rzeczy w szafkach, nie? Bo jak coś jest w szafce, to chcecie, żebym otwierał każdą szafkę w tej grze? Przecież to jest niemożliwe. Tutaj jest tyle rzeczy do otwarcia. Szczególnie w jakichś takich kuchniach na przykład. Jak ja mam to znaleźć, nie? O, no oczywiście, w tej szafce jest ten olej. Ja bym miał to znaleźć. Nie ma szans, moi widzowie, nie ma szans w ogóle, żebym to znalazł. Nie ma absolutnie żadnych szans. Dobra. Co tu się dzieje? Dobra. O, mamy ty, patrzcie, mamy to. Muzyka gra, babci nie ma, dobra, otwarte okno. Będziemy mogli ją tutaj stalkować. Dajcie mi przejść. O nie, goni mnie jeszcze. Ty no babciu, olej to. Olej to, już nie goń mnie. Ej, ty no babciu, no weź. Ty no weź, no. Ty no weź, no please. No please, idź tutaj. Tutaj mnie możesz gonić, tutaj idźcie. Tutaj, zapraszam tutaj do pokoju. Tutaj. Szybko tutaj chodź. Please. Ciasto wezmę na obronę. O nie, Boże, mam wrażenie, że jest za mną dosłownie. Babciu, nie podchodź teraz, już jestem groźny, mam broń. Ciasto to moja broń. Czy ty jesz 5 kilo, jak ci rzucę tym? O! Zły pilot?
A, i to odpali maszynę. Tak? Bo to jest plot do maszyny? Nie. Tak? Dziadek mogę zawsze... Babcia mogę, wiecie, dostała w banie, a dziadek już patrzył i mówił: o nie, będzie na mnie. Dobra, moi widzowie, to był, słuchajcie, najszybszy, najbardziej sprawny odcinek, jaki nagrałem ze Skeletichera. Autentycznie, dosłownie największy speeder, jaki był, ale przy okazji był najbardziej... dosłownie tyle się działo, że ja chyba tutaj nic nie wytnę z tego odcinka. Więc jak już tyle czasu zostało, moi drodzy, w zapasie, to mogę powiedzieć: słuchaj, misiu, który jesteś tutaj, oglądałeś do samego końca, dzięki, że zostałeś do samego końca, zostaw proszę cię lajka, jakiś może komentarz śmieszny, tutaj suba. I co ja ci mogę powiedzieć, misiaczko kochany, no lecimy na pełnej, no ra! Pa, pa!